Kontynuując, przechodzimy do lekcji numer 4 w serii Konflikt, Spór. Nasz temat tym razem to kontynuacja konfliktu. Nasz fragment pisma to Kolosan 3:4. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu zostało przedstawione w dwóch aspektach. Z jednej strony zauważyliśmy, że Jego dzieło jest aktualne, kompletne i ostateczne w Jezusie Chrystusie. Pan zniszczył tego, który miał władzę śmierci i to dzieło jest ostateczne. Z drugiej strony jest to, co nazwaliśmy potencjalnym dziełem krzyża. Oznacza to, iż wszystko, co w Panu Jezusie jest ostateczne i pełne, musi być ostateczne i pełne w świętych. Jest to potencjalne na tyle, na ile Kościół jest tym zainteresowany. Jako rezultat Jego dzieła na krzyżu, życie wieczne jest dane tym z nas, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Chociaż to życie jest zwycięskie i nieskazitelne, człowiek wierzący musi chodzić przez wiarę, by to udowodnić i by tym żyć, by uczyć się Jego praw i upodabniać się do Niego. Wierzącym jest życie, które nie potrzebuje uzupełnień tak długo, dopóki wierzący w nim trwa. Jednak w trakcie tego życia duchowego trzeba odkrywać, trzeba się poświęcać i żyć wszystkim, co to życie przedstawia i co ono oznacza. Jest to bardzo ważne, aby każdy wierzący to zrozumiał. Nauczyliśmy się myśleć, że do Pana Jezusa w nas trzeba coś dodawać. A w rzeczywistości my musimy odkryć to, co mamy i zacząć żyć według tego. To życie nie jest czymś w oderwaniu od Pana Jezusa Chrystusa. Nie wolno nam nawet pomyśleć, że On potrzebuje jakiejś naprawy lub że można coś dodać do Niego lub do tego życia. To Chrystus jest naszym życiem, a my musimy odkryć, czym Chrystus jest w nas. I nauczyć się żyć według tego objawienia. W gruncie rzeczy to życie bierze więcej z nas, niż my z tego życia. Z woli Bożej ma być to czynione w świecie, gdzie rządzi i działa śmierć. Ponieważ w tym świecie nie dokonało się jeszcze zniszczenie śmierci. Śmierć i diabeł działają, ale Golgota ciągle posiada pełne zwycięstwo. Jesteśmy na tym świecie, gdzie śmierć panuje i działa z wielką siłą. My, z woli Bożej, musimy udowodnić wartość życia, które zostało nam powierzone i odkryć potencjał życia wiecznego. Jest to odkrycie eksperymentalne. Dlatego szykujemy się do walki pomiędzy tym, co jest na świecie, a życiem, które jest w człowieku wierzącym. Jest to walka o życie, a nie o utratę tego życia. Nie tego dotyczy to zagadnienie. Sprawa dotyczy triumfalnego wyrażania i pełnej manifestacji mocy tego życia w Kościele chrześcijańskim. Możemy mieć życie wieczne, a to życie nigdy nie będzie wyrażone. Jezus powiedział, tak niechaj świeci światłość wasza, mówiąc nam, że to może być w nas, a może nie być widzialne przez innych wokół nas. Może to problem, który dotyczy indywidualnego wierzącego, ale może też dotyczyć całego zboru. Zbór, Kościół może posiadać życie, ale może nie pokazywać świadectwa tego życia. Wyrażanie i manifestowanie tego życia związane jest z zagadnieniem zmartwychwstania i panowania Chrystusa. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. To życie się manifestuje, to życie jest przekazywane, to życie jest wyrażane.
a life being transmitted and a life being expressed. Jeżeli nie jest wyrażane przez wierzącego lub przez zbór, wtedy coś jest ujmowane ze świadectwa Pana Jezusa Chrystusa. Dowodem tego, że Chrystus żyje, jest uzewnętrznienie Jego życia w Jego ludzie. To jest ten dowód. Nie można udowodnić, że Chrystus żyje poprzez doktrynalne stwierdzenia. Te stwierdzenia muszą być poparte manifestacjami i wyrazami życia zmartwychwstałego Chrystusa. Wyrażanie Jego życia oznacza, iż jesteś ucieleśnieniem tego, co mówisz, kiedy Chrystus jest widoczny w tobie. Zmartwychwstanie i panowanie Jezusa związane jest z wyrażaniem tego, co nazywamy świadectwem. Świadectwo to nie jest system prawd. Świadectwo jest tym dodatkowym czynnikiem prawdy, która jest mocą w życiu do zwycięstwa nad śmiercią. Dowodem tego świadectwa jest życie zwyciężające śmierć, które jest widoczne indywidualnie i kolektywnie. Główną zbroją nieprzyjaciela jest śmierć. Śmierć jest również duchową siłą. Dlatego istnieje walka pomiędzy siłami duchowymi, między siłami życia i siłami śmierci. To jest właśnie walka duchowa. Duch konfliktu, o którym teraz mówimy, dotyczy indywidualnie wierzących. Musimy pamiętać, że życie zmartwychwstałego Pana jest połączone z Duchem Świętym, który jest duchem życia i mieszka w najgłębszej części naszej istoty, którą nazywamy wewnętrznym człowiekiem. Dlatego najbardziej duchowi ludzie stwierdzają, że spór o życie odbywa się wokół ich ducha. Jest pewien bezpośredni atak na ich ducha, by ich osłabić, by zamknąć ich ducha i przygnębić. Rezultatem tego mogą być dwie rzeczy. Albo ich duch będzie przytłoczony ciężarem duchowej śmierci, a oni mu ulegną, albo będą musieli gorliwie wołać do Boga, by ich wzmocnił przez Ducha Świętego w wewnętrznym człowieku. Potem musi być ćwiczenie wiary na gruncie modlitwy, czyli powstawanie w duchu i w imieniu Pana, by sprzeciwić się wszystkiemu, co chce złamać ducha życia. Nigdy nie przejdziemy przez to, aż nauczymy się tak modlić. Jeżeli nieprzyjaciel zdoła nas zatrzymać w kręgu debat, argumentów, dyskusji i pytań, nigdy nie zwyciężymy. Inną metodą, której wróg używa, jest próba wyjaśnienia nam tej sprawy w sposób, który nie jest prawdziwym wyjaśnieniem. Chociaż może być wiele spraw, które może wykorzystać w naszej naturalnej sytuacji, my musimy być mocni w Duchu Bożym i chodzić w tym Duchu. Jest to ustalony fakt, że nie ma żadnej nadziei dla nikogo, jeśli pójdziemy w kierunku cielesnych sposobów. Jeżeli działasz od zewnątrz do środka, to działasz w złą stronę i dlatego nie przebijesz się. Będziesz zatrzymany na zewnątrz, aż umrzesz. Kluczem do zwycięstwa jest nasza jedność z naszym zmartwychwstałym, królującym Panem. Inną sferą, w której rozgrywa się walka w człowieku wierzącym, jest jego umysł. Kiedy zwracasz swoje myśli do Boga, odczuwasz zaciemnienie i otępienie. Czasami twój umysł może być jasny i wolny w sprawach codziennych, a kiedy przechodzisz do spraw duchowych, twoje myśli się rozbiegają. Są jakby za chmurami.
i umysł nie funkcjonuje sprawnie. Musisz być świadomy, że ma miejsce wówczas działanie nieprzyjaciela. On atakuje nasze emocje, by wysuszyć i zamrozić nasze uczucia, byśmy byli niezdolni do doświadczania relacji z Bogiem. To samo dotyczy woli. Czasami wydaje się, że nie potrafimy podjąć decyzji. To atak śmierci na nas w każdej z tych sfer i wielu z nas przez to przechodzi, bo to jest właśnie ta bitwa. Z ciałem jest tak, jak jest z duszą. Nie ma wątpliwości, że nieprzyjaciel atakuje ciała ludzi należących do Pana. Nie mówię, że każda choroba, każda fizyczna słabość lub zmęczenie są bezpośrednim dziełem diabła, ale istnieją bezpośrednie ataki nieprzyjaciela. Tam, gdzie jest osłabienie, on może chcieć nas także okaleczyć. Chociaż taka słabość może mieć miejsce, to nie musimy dać się dalej okaleczyć. Tak bywało często w historii Bożego ludu. Pozostaje pytanie, czy nieprzyjaciel będzie mógł wykorzystać tą słabość, by nas pokonać? Czy też pomimo tego będziemy doświadczać mocy życia, które przezwycięża śmierć i żyć w sposób duchowy? Świadectwo Pawła może nam w tym pomóc. Napisane jest, że z powodu wielkości objawienia, które Paweł otrzymał, by się nie wynosił ponad miarę, został mu wbity cierń w ciało, który Biblia nazywa posłańcem szatana. W tej sprawie Paweł prosił Pana 3 razy. Ale Pan powiedział, wystarczy Ci moja łaska, gdyż moja moc okazuje się w słabości. Mamy powód wierzyć, że była to słabość fizyczna. Ta słabość, cokolwiek to było, była nazwana posłańcem szatana. Ze strony nieprzyjaciela było to dzieło śmierci. Paweł mówi, że śmierć wykonuje swoje dzieło w jego ciele. Chcę powiedzieć, że diabeł musiał być wyraźnie zaangażowany w tą słabość, a Pan na to zezwolił. Jednak to nie doprowadziło do śmierci, a raczej odwrotnie. Droga życia Pawła była cały czas drogą triumfu nad śmiercią. Moc śmierci atakuje, a Pan nie zawsze zabrania diabłu atakowania naszego ciała. Ale to nie oznacza, że Bóg chce, byśmy umarli. Pan miał w życiu Pawła cel we wszystkim. W przypadku apostoła Pawła to działanie śmierci zostało obrazowo użyte do utrzymania go duchowo przy życiu. Gdyby nie ten posłaniec szatana, ten wielki kaznodzieja mógłby prowadzić bardzo ubogie życie duchowe. Jeżeli znajdziesz człowieka, który wywyższa się ponad miarę, to będzie to człowiek o kiepskim życiu duchowym. Jeżeli znajdziesz człowieka, który jest pokorny, a mimo tego triumfuje tak, że trudno to wytłumaczyć w sposób naturalny, będzie to duchowy olbrzym w sprawach Bożych. Nie pozwól, by twoje okoliczności cię zatopiły. Patrząc na swoje okoliczności, nie mów, że z powodu tej słabości niemożliwe jest wykonanie Bożego celu. To jest brak nadziei, a nie wiara. Świadectwo Pawła było, życie, którym teraz żyję w ciele, żyję przez wiarę w Syna Bożego. Życie jest głębsze niż świadomość okoliczności. To Boże życie z całym swoim potencjałem jest głębsze niż otaczające nas okoliczności życia, ciała i duszy. Jeżeli tego nie zrozumiemy, nie mamy podstaw do zwycięstwa. Kiedy czujemy, że śmierć działa z wielką siłą,
w ciele i duszy i wszystko mówi o śmierci, istnieje niebezpieczeństwo, że poddamy się całkowicie. To, co jest od Boga, jest głębsze niż nasza śmiertelna istota. Możliwym jest, aby Boże dzieci, pomimo rezygnacji ze swoich racji, nie dożyły duchowych zmian w najgłębszym sensie relacji z Bogiem. Wiele lat temu pewna kobieta w szpitalu psychiatrycznym, która słyszała mnie w telewizji, pisała do mnie każdego tygodnia. Kiedy mówiła o Bogu, była zupełnie normalna. Ale kiedy mówiła o innych sprawach, nie miało to sensu. Życie jest głębsze niż sumienie. Możliwe jest, by dzieci Boże doświadczyły takiego uczucia, jakby były opętane przez diabła. Mogą wówczas zatracić wszelkie poczucie więzi z Bogiem. Musimy pamiętać, że istnieją siły duchowe, które nie są ograniczone fizycznymi barierami. Mamy duszę i system nerwowy. Często po duchowym przeżyciu nasz system nerwowy przeżywa szok. Czasami nie czujemy się ani dobrzy, ani święci. Czy to oznacza, że po tym wszystkim nie jesteśmy już dziećmi Bożymi? Popatrzmy na Eliasza, który uciekając przed Jezebel, znalazł się pod krzakiem jałowca i chciał umrzeć. Ale on dalej był prawdziwym prorokiem Bożym, tak samo jak zawsze. Nie próbujemy usprawiedliwić naszych słabości, ale chcemy dojść do sedna tej sytuacji. Możemy przejść przez okoliczności, które wydają się otwartym piekłem. Przez chwilę możemy nawet myśleć, że to diabeł w nas mieszka, a nie Bóg. To nie oznacza, że Pan nas porzucił lub że nie jesteśmy już dziećmi Bożymi. To oznacza, że szatan nas zaznaczył z powodu czegoś, co Bóg chce wykonać w naszym życiu jako kolejny rezultat wyrazu Jego życia w nas. In another expression of his life.